Witajcie, dzisiejszy wieczór to pokaz najnowszej kolekcji marki Vistula. To wydarzenie odbywa się w bardzo prestiżowej lokalizacji pod Zamkiem Królewskim w Arkadach Kubickiego, a my tradycyjnie wpadliśmy, żeby sprawdzić, kto pojawi się na tej imprezie. Generalnie, że tak naprawdę prawdziwa elegancja polega na tym, żeby umieć dopasować strój do okazji. Dzisiaj bardzo klasycznie jest czarna sukienka marki Blessus, buty River Island. Ja bardzo rzadko noszę czerń, bo zawsze mi się wydaje, że jest banalna i tak sobie ostatnio przemyślałam, że w ciągu ostatnich 2 lat chyba mi się nie zdarzyło założyć czarnej sukienki, więc postanowiłam to dzisiaj przełamać. Ja bym sobie życzyła, żeby każdy, na przykład listonosz, hydraulik, tak chodził ubrany, każdy pan, który pracuje na stacji benzynowej, tak żeby po prostu cała ulica tak wyglądała, no co. A powiedz mi, bo dzisiejsza twoja stylizacja jest taka bardzo klasyczna, ale jednak mocno charakterystyczna. Czy ty podpierasz się stylistą, czy raczej sama to komponujesz? To tak miało być troszkę w trendach, w takich trendach męskich, natomiast to jest dzieło Ledi, jest bardzo młoda projektantka, więc mam wielką przyjemność, że mogę te jej kreacje nosić. To było i na balu charytatywnym TVN-u, tylko w innej odsłonie i teraz, więc duży talent. Było dzisiaj 36 modeli, to jest bardzo duży casting męski, mało jest takich ogromnych męskich pokazów w Polsce, trudno ich pozbierać jest, bo oni podróżują po świecie, robią inne pokazy zagranicznych projektantów, także trudny casting, ale wydaje mi się, że faktycznie niektórzy byli zdziwieni, ilu mamy fajnych modeli w Polsce. Jak się pan czuje? To jest troszkę jak kobieta, w porządku. Ja rzadko bywam na pokazach mody, właściwie prawie w ogóle. Jestem tutaj dlatego, że firma Vistula okazała się fantastycznym współpracownikiem w teatrze. Podobała mi się i forma, i muzyka, świetny Miles Davis. No i to ostatnie wyjście wszystkich modeli w niebieskich garniturach naprawdę to zrobiło wrażenie i to taki dla mnie mini spektakl, więc ja jestem trochę taki zaskoczony, pozytywnie. Trzeba przyznać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i wszystko było idealnie, może oprócz podłogi, po której bardzo ciężko było chodzić w szpilkach. My już uciekamy, mówimy wam do zobaczenia, a już niedługo cała masa bardzo fajnych wydarzeń. Bądźcie z nami, do zobaczenia. Że ja dożyłem, że Pudel ma swoją telewizję, to jest jakieś w ogóle, jestem w kosmosie.